Hello, hello, good afternoon, my students. And this is our last lesson before the holiday. The Independence Day is tomorrow. So you will have one day off, me either. And where are we? Okay, słuchajcie, ostatnio zrobiliśmy sobie film, porozmawialiśmy i tak dalej. Tak więc pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyśmy obadali, to fakt, czy jesteśmy umówieni na pracę klasową. No. Tak więc trzeba by się umówić. I teraz tak, słuchajcie, praca klasowa będzie 18 listopada z działu pierwszego. No, niestety jesteśmy trochę w tyle, ale nie szkodzi, bo to da się wszystko nadrobić. Tak więc słuchajcie, w środę za tydzień dostaniecie ode mnie na waszej lekcji lub może nawet wcześniej, zobaczymy, prace klasowe. Waszym zadaniem będzie je wykonać i macie różnego rodzaju opcje. Pierwsza opcja jest taka, że możecie je wydrukować. Będzie, słuchajcie, wszystko co było ze słówek i z gramatyki z tego unitu, więc głównie weźcie pod uwagę stronę 24, ale też wszystkie aspekty gramatyczne, które mieliśmy wcześniej. Tak więc już zapisałem, już tu widnieje. I co ja chciałem wam teraz jeszcze powiedzieć? Dostaniecie ją w załączniku. Ten załącznik będzie dostępny na e-dzienniku i na naszej grupie na Messengerze i będziecie mogli pobrać. I wtedy macie kilka opcji. Pierwsza to jest taka, że drukujecie, robicie zdjęcia i wysyłacie mi odpowiedzi. Druga to jest taka mega najfajniejsza, drukujecie, robicie skany i mi wysyłacie. Trzecia, robicie wszystko właściwie w komputerze czy w tablecie na tej pracy klasowej i mi odsyłacie. A czwarta, jeżeli ktoś na przykład nie ma drukarki lub nie zna się tak specjalistycznie na tych wszystkich edycjach, no to może na zwykłej kartce zapisać mi odpowiedzi i je odesłać. Praca klasowa pojawi się w środę, będziecie mieli czas na jej zrobienie. Myślę, że do końca tygodnia jeszcze zobaczymy, wszystko ogłoszę, jak już będzie wiadomo. Ok, so today we are starting Look at Me. So please open your books on page 25. And there are reading, vocabulary, grammar, listening, speaking, writing. Czyli cele lekcji podzielone na różne motywy. I can understand simple texts about people's jobs and the stories they tell about past events. Czyli rozumiem proste teksty dotyczące ludzkiej pracy, ludzkich zawodów i historii, które opowiadają o wydarzeniach z przeszłości. I can name adjectives to talk about people's appearance, emotions, personality. Czyli potrafię nazwać przymiotniki związane z ludzkim wyglądem, emocjami i osobowością. I can talk about single events in the past and about past events that were happening at a specific moment in the past. Czyli potrafię mówić o pojedynczych wydarzeniach z przeszłości, a także o przeszłych wydarzeniach, które działy się w jakimś momencie w przeszłości. I can understand simple conversations about people's appearance. Potrafię zrozumieć proste dialogi dotyczące ludzkiego wyglądu. I can talk about my friends' appearances, personalities and emotions. Potrafię mówić o wyglądzie, osobowości i emocjach kolegów z klasy na przykład.
I can write an informal letter to a friend containing a story about the past. Czyli potrafię napisać nieformalny list, który będzie zawierał historię dla mojego przyjaciela o przeszłości. I can use words like first, then, next, suddenly, after, that, after, finally, eventually, to connect the events in a story. W celu połączenia wydarzeń w historyjce będę potrafił użyć słów pierwszy, czyli najpierw, potem, następnie, nagle, po tym, po, ostatecznie i w końcu. Tak więc słuchajcie, no, będziemy mieli różnego rodzaju nowe formy gramatyczne i będziemy się uczyć też jak pisać listy. Będzie wszystko po trochu. Macie na obrazku an Indian bride in a traditional dress. Czyli przenosimy się chwilowo do Indii. To jest kolejny z krajów, w którym mówi się w języku angielskim. I jest tutaj tradycyjna sukienka panny młodej, czyli widać, że jest całkowicie inna niż te, które u nas dziewczyny zakładają. I macie new words and phrases. To od razu Wam mniej więcej powiem, co to znaczy. Nie tak, jak jest dokładnie przetłumaczone, tylko tak po ludzku. Annoying, denerwujący. Annoyed, zdenerwowany. Careless, czyli taki nieprzejmujący się. Caring, taki opiekuńczy. Cheerful, no to taki pozytywnie nastawiony do życia. Lovely, uroczy. Loving, kochający. Pale, blady. Professional, profesjonalny. Smart, inteligentny. Sociable, to jest taka osoba, taka do ludzi. Czyli, że towarzyska. Traditional, tradycyjny. Unkind, niemiły. Unusual, niezwykły. Zwróćcie uwagę, że tam, gdzie jest przedrostek un, czyli un, no to zawsze jest jako nie. Worrying, martwiący się. Braces, to jest różnie. To mogą być na przykład bransoletki, a mogą być też aparat na zęby. Freckles, piegi. Fringe, grzywka. Mustasz, wąs. Sideburns, a to ciekawe, czy wiecie, co to sideburns? Czy słyszeliście? Side to jakby jest coś takiego magicznego jak bok, a burns to są poparzenia. Jak myślicie, czy to będzie coś z tym związane? Powiem Wam, że to trochę wygląda jak poparzenia, ale jest jakby częścią owłosienia ciała, a mianowicie boko brody. Takie coś jak faceci czasami noszą, kiedyś częściej. Ok. Tan, opalenizna. Tribe, to może być na przykład plemię lub jakiś tatuaż plemienny. Beautify, no to jest no, upiększanie. Lace. Co to może być lace? To jest coś z lenistwem. No, jak myślicie, co to by było? To jest ogólnie jako czasownik, bo lazy to jest leniwy, a lace to jest leniuchować. Love at first sight, miłość od pierwszego wejrzenia. Turn out, czyli że okazało się. Watch out for, uważaj na. I'm angry with you, jestem wkurzony na ciebie. I'm angry about you, jestem jakby o ciebie zdenerwowany. Czym to się różni? Be angry about i be angry. Czyli jeżeli jest about, to oznacza, że o coś się wkurzamy. Natomiast jeżeli jest with, to oznacza, że wkurzamy się na kogoś. Ok? I'm annoyed with, no to jest być złym na coś. I'm bored with, być znudzonym. I'm happy about i być szczęśliwym z jakiegoś powodu.
I'm sad about być smutnym, I'm scared of bać się czegoś, I'm shocked by być przez coś kogoś zszokowanym, I'm surprised at zaskoczony, I'm worried about zmartwiony, I'm writing to piszę do, what's up, co słychać, see you soon, do zobaczenia wkrótce. Tak więc to są nowe zwroty, nowe słowa, które polecam już powoli zacząć się uczyć. I jedno słówko, dwa słówka dziennie i naprawdę będzie git. No i mamy magiczny tekst, który jest dosyć długim tekstem. This is 2A reading. An Aboriginal Australian playing the didgeridoo. Tym razem, a z Indii, lecimy do Australii, kolejnego kraju, gdzie język urzędowy to język angielski, i mamy tekst dotyczący aborygenów, czyli rdzennych mieszkańców tego kraju. How many jobs can you name in 1 minute? Rozgrzewkowe zadanie. No, uwaga, ile mamy tutaj jobsów? Przez jedną minutę zawody wymieniamy. 3, 2, 1. Firefighter, teacher, police officer, lawyer, plumber, gardener, electrician, lab technician, lecturer, doctor, musician, magician, shop assistant, programmer, komputer programmer na przykład. Szukam jeszcze poznajomych. Carpenter, stonemason, soldier, forester, zookeeper, vet. Co jeszcze za zawody? Comedian. Aktor, singer, artist, director, screenwriter, writer. Tak więc słuchajcie, dużo się da. Ciekawe, ile wy byście potrafili przez minutę wymienić. Myślę, że jak wrócimy do szkoły, to możemy się pobawić tego typu rzeczy i to nawet międzyklasowo. Zobaczymy, jak to pójdzie. Kiedyś zorganizowałem fajny konkurs, były nagrody, więc może uda się i tym razem. Więc uwaga. Read or listen to the post from an internet forum about unusual jobs. Name the jobs the teenagers are chatting about. And we have got word focus. Fringe, the hair that hangs down over the forehead. Grzywka. Watch out for, be careful about something. Snacks, small amounts of food eaten between meals. Sociable, when you like spending time with people. Be scared of, be afraid of something. Okej, okay. Tak więc uwaga. Co tutaj nam powiedzą ciekawego? Unit 2, track 22. My job. Topic. Meet people who have unusual jobs. My name is Kathy, and I'm an Aboriginal Australian. My dad was trying to take this photo, and we were laughing at him because he couldn't do it. In the photo, I'm with my sister, Emily. I'm the girl with the fringe. I'm 18 years old, and I finished high school last year. My parents have a business, and I work there. They make didgeridoos, and I sell them to tourists. I'm looking for anyone my age who has an unusual job. I'm Anika, and I'm a professional surfer. I come from Hawaii. Surfing is a big part of our culture. I suppose that making didgeridoos could be fun. Can you tell me more about them? The didgeridoo is a traditional instrument. Aboriginal Australians first made it more than 1,000 years ago. They mostly used it for dancing and singing, and they played it at their meetings.
I create beautiful designs on the didgeridoos. Being a professional surfer sounds more like fun than a job. How did you start? Well, my grandfather was a surfer, but he is too old to go surfing now. Surfing was his hobby, but for me it's my job. I travel around the world and take part in surfing competitions. Last year I went to Brazil and South Africa, and I won the competitions there. My dream is to become the world champion. It's really good fun, but you have to watch out for sharks. Last month, a big shark swam very close to me. I was a bit scared. Hi girls, my name is Harry, and I've got the best job in the world. I work with German Shepherd dogs. I train them to be police dogs. I use a lot of snacks to help me. Yesterday, my dogs ate 2 kilos of food snacks. Can you imagine? Aren't you afraid of dogs? You might say that sharks are not friendly animals and that I should be afraid of them, but dogs can be dangerous too. Last month, while my friend was playing with a dog, it bit him. We were shocked. Well, I love dogs. They are smart, sociable, cheerful, and each one has a different personality. I'm not scared of them at all. Like people, they can get angry or bored. In my avatar, you can see my favourite police dog, Tom. I started training him last year. Animals are my life. I get angry when people are unkind to them. The dogs are better than some of the people I know. At home, I have a Labrador called Dennis. He is my best friend. Okay. Labradors are friendly, labradory są przyjazne i an Aboriginal Australian playing the didgeridoo, czyli australijski aborygen, który gra na didgeridoo. My job to pick meet people who have unusual jobs, czyli mój zawód. Temat spotkaj ludzi, którzy mają niezwykłe zawody. I mamy user Katie joined May 2020, czyli użytkownik Katie dołączyła w maju 2020. August the 8th, 2020. Sierpień, 8 sierpnia 2020. My name is Katie and I'm an Aboriginal Australian. My dad was trying to take this photo and we were laughing at him because he couldn't do it. In the photo, I'm with my sister Emily. I'm the girl with the fringe. I'm 18 years old and I finished high school last year. My parents have a business and I work there. They make didgeridoos and I sell them to tourists. I'm looking for anyone my age who has an unusual job. Czyli mam na imię Katie, jestem australijskim aborygenem. Mój tata próbował zrobić to zdjęcie i śmialiśmy się z niego, bo nie umiał tego zrobić. Na tym zdjęciu jestem z moją siostrą Emily, jestem dziewczyną w grzywce. Mam 18 lat i skończyłam szkołę średnią w zeszłym roku. Moi rodzice mają firmę i ja też tam pracuję. Oni tworzą didgeridoos, a ja je sprzedaję turystom, więc szukam różnych ludzi w moim wieku, którzy mają niezwykłe zawody. I teraz tak, jakby nazwać jej zawód? I don't know, maybe didgeridoo maker or didgeridoo creator. Okay. User Alika joined December 2019, czyli użytkownik Alika dołączyła w grudniu 2019, August the 8th, 2020, 8 sierpnia 2020. I'm Alika and I'm a professional surfer. I come from Hawaii. Surfing is a big part of our culture. I suppose that making didgeridoos could be fun. Can you tell me more about them? Jestem Alika i jestem profesjonalną surferką, pochodzę z Hawajów. Surfowanie jest wielką częścią naszej kultury. Przypuszczam, że tworzenie didgeridoos może być zabawne. Czy możesz powiedzieć coś więcej o nich? No i ona, znowu user Katie, joined May 2020, dzień później weszła. August the 9th, 2020, the didgeridoo is a traditional instrument. Aboriginal Australians first made it more than 1,000 years ago. They mostly used it for dancing and singing, and they played it at their meetings. I create beautiful designs on the didgeridoos. Being a professional surfer sounds more like fun than a job. How did you start?
Czyli didgeridoo to tradycyjny instrument aborygeńskich Australijczyków, stworzony po raz pierwszy ponad 1000 lat temu. Najczęściej używali go do tańca i śpiewania i grali na nim na spotkaniach. Tworzy piękne projekty, wzory na didgeridoosach. A bycie profesjonalną surferką brzmi bardziej jak zabawa niż praca. Jak zaczęłaś? Well, my grandfather was a surfer, but he is too old to go surfing now. Surfing was his hobby, but for me it's my hobby. I travel around the world and take part in surfing competitions. Last year I went to Brazil and South Africa and I won the competitions there. My dream is to become the world champion. It's really good fun, but you have to watch out for sharks. Last month, a big shark swam very close to me. I was a bit scared. Czyli cóż, mój dziadek był surferem, ale jest teraz za stary, żeby surfować. Surfing był jego hobby, ale dla mnie jest moją pracą. Podróżuję wokół świata i biorę udział w zawodach surfingowych. W zeszłym roku pojechałam do Brazylii i Południowej Afryki i wygrałam tam zawody. Moim marzeniem jest stać się mistrzem świata. Mistrzynią świata? To naprawdę dobra zabawa, ale musisz uważać na rekiny. W zeszłym miesiącu duży rekin przepłynął bardzo blisko mnie. Trochę się wystraszyłam. Hi girls, my name is Harry and I've got the best job in the world. I work with German Shepherd dogs. I train them to be police dogs. I use a lot of snacks to help me. Yesterday, my dogs ate 2 kilos of food snacks. Can you imagine? Czyli cześć dziewczyny, mam na imię Harry i mam najlepszą pracę na świecie. Pracuję z owczarkami niemieckimi. Trenuję je na psy policyjne. Używam dużo przysmaków, żeby mi to pomagało. Wczoraj moje psy zjadły 2 kg z tych właśnie przekąsek. Czy możecie sobie to wyobrazić? Aren't you afraid of dogs? You might say that sharks are not friendly animals and that I should be afraid of them. But dogs can be dangerous too. Last month, while my friend was playing with a dog, it bit him. We were shocked. A nie boisz się psów? Mógłbyś rzec, że rekiny też nie są nieprzyjaznymi zwierzętami i że ja powinnam się ich bać, ale psy też mogą być niebezpieczne. W zeszłym miesiącu, podczas gdy moja przyjaciółka bawiła się ze swoim... mój przyjaciel bawił się ze swoim psem, on go ugryzł, czyli ten pies, wiadomo, przyjaciela, nie odwrotnie. Byliśmy zszokowani. Well, I love dogs. They are smart, sociable, cheerful and each one has a different personality. I'm not scared of them at all. Like people, they can get angry or bored. In my avatar, you can see my favorite police dog. Tom, I started training him last year. Animals are my life. I get angry when people are unkind to them. The dogs are better than some of the people I know. At home I have a Labrador called Dennis. He's my best friend. Cóż, kocham psy. Są inteligentne, towarzyskie, takie przyjazne, pozytywne i każdy z nich ma inną osobowość. Nie boję się ich wcale. Tak jak ludzie potrafią być wkurzeni, znudzeni. W moim awatarze możecie zobaczyć mojego ulubionego policyjnego psa Toma. Zacząłem trenować go w zeszłym roku. Zwierzęta są moim życiem. Złoszczę się, gdy ludzie są dla nich niemili. Psy są lepsze niż niektórzy inni ludzie, jakich znam. W domu mam Labradora, który ma na imię Dennis, jest moim najlepszym przyjacielem. No i uwaga, this dog trainer, didgeridoo maker or designer and surfer. Surfer, dog trainer, didgeridoo maker, tak jest. To są te trzy zawody, które właśnie się tutaj nam pojawiły. Tak więc mamy bardzo długi tekst, podzielony na kilka części, ale udało się.
Więc pójdźmy dalej. What time is it? O, już 25 minut. Dobra, słuchajcie, jak się połączymy za chwilę na Teamsie, będziemy dokańczać te zadania, będziemy robić następne. Tak więc do zobaczenia za chwilę, obejrzyjcie ten materiał i możecie już spróbować zrobić trzecie, czwarte i piąte. Bye bye.